Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBKI, który zastępuje twarz Noel. Witam, to ja. Widzimy się ponownie w Blaze Blue Chrono Phantasma. Zastanawiam się po prostu, co się stanie dalej. Szczerze mówiąc, przypomniałem sobie znowu lore, bo za każdym razem, kiedy rozgrywam tą grę, muszę sobie przypominać lore od początku i od początku. Kiedyś się w końcu go nauczę, kiedyś może. W każdym razie mam nadzieję, że w końcu będzie tutaj trochę więcej walki, przede wszystkim walki. Przy okazji troszkę jestem mniejszy ze względu na to, że po prostu będę potrzebował tego do montażu, bo byłem zdecydowanie za duży moim zdaniem. Przy okazji też troszkę odsłoniłem postaci, oprócz Noel, której zastępuje twarz. Witam, to ja. Tak, a teraz wracając już do fabuły. W końcu przydałoby się, abym ja też może coś powiedział, bo w końcu może się czegoś dowiem, co będę mógł potwierdzić, bo będę pamiętał z tego, co napisał mi Gromnir. Chciałem podkreślić tylko, że z poprzednich dwóch odcinków jeszcze nie mam komentarzy, więc w sensie jeszcze czekam na komentarze, bo ich jeszcze nie wrzuciłem, dlatego że tak jakoś nie miałem czasu, żeby je opisać, ani zrobić miniaturki. Tak więc przepraszam, najmocniej naprawdę was przepraszam. Kusanagi to była jedna z broni, tych boskich broni, czy jakoś tak się to nazywało bodajże, ale ceną za jej posiadanie było coś tam. W sensie, nie pamiętam, czy Gromi akurat Kusanagi mi opisał. W sumie to trochę wiecie co, wypadły potem z kontekstu. Przez to, że właśnie skończyłem w jakimś takim dziwnym miejscu ten odcinek. I zastanawiam się, czemu... O co pytała, czy w sensie z tym ratowaniem. Tam było kontinuum shift znowu i takie coś dzieje w ogóle. Przepraszam, tak jak mówię, ja raz sobie przypomnę lore, a potem zapomnę w ogóle całej reszty, co się działo na odcinku, więc tak jak mówię, przepraszam. Ja staram się powoli wkręcić w ten świat, ale idzie mi to bardzo powoli, ze względu na to, że tak jak mówię, nie znam go, bo nie grałem w poprzednie gry. Po prostu. Chociaż wiem, że fajnie, że to jest antologia, ale tak jakby ta antologia nie przedstawia mi moim zdaniem pełnego obrazu, plus nie oglądałem jeszcze anime, więc sami rozumiecie, że no tak jakby to się nawarstwia i to jest tak jakby wejście w Wiedźmina trzeciego bez oglądania książek, czy też bez grania poprzedniej gry. Okej, okay, lore znamy i w ogóle, ale nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć więcej. Na przykład poznamy jakąś postać, to takie Otris, ale kto to w ogóle, nie? Przepraszam, takie tylko pierwsze lepsze skojarzenie, nie? Tak jak mówiłem, tej serii raczej tłumaczyć nie będę, chyba że po Doki Doki. Jeśli już przetłumaczę Doki Doki, to stwierdzę, że przetłumaczę sobie tą serię również, tak po prostu dla podreperowania mojego angielskiego, pod rozwinięcia w sumie moich umiejętności języka angielskiego. Okej, właśnie coś Ragnar ciekawego powiedział, dlatego że się zatrzymałem z moim myśleniem i z moją rozmową z wami. Czy jego mu chodzi teraz o Gina? Saragiego? Tak, chyba tak. Właśnie, oni są braćmi, tylko że Jin Kisaragi, jeśli się nie pomylę, to Jin jest majorem w Nol. Orbus Libra... Jezus Maria, nie umiem tego powiedzieć nawet. Wiem, że to ma trzy łacińskie słowa. Ale nie jestem w stanie ich wypowiedzieć, bo zapominam, jak ten. Novis Orbis Librarium, mam nadzieję, że tak. Bo to na pewno nie jest to Novis Obrus Librarium, bo nie, przepraszam, ja już nic więcej nie powiem, bo teraz to ja się ośmieszę. Ja się sam z tego śmieję, dlatego bo po prostu zapewne rzecz mi wpadła. Ja wiem, że jest bardzo poważna fabuła i w ogóle, ale to już bywa. Kurczę, akurat to mi opisał Gromnir po części. Prawdopodobnie ten młody, jak się nie mylę, to jest Jin, który uciął rękę właśnie Ragnie i otrzymał miecz, który spowodował, że jest małym, chorym Tsundere. Tak, chyba tak. Ale Tsundere wydaje mi się, że to dotyczy tylko kobiet. I Yandere i Tsundere. Tego typu zachowania w sensie są zachowaniami... stricte związanymi z kobietami w anime, ale jeśli nie, to poprosiłbym o taką informację, byłoby mi miło, gdyby pewnie Gromnir znowu też mi to poprawi, gdyby ktokolwiek mi to napisał w sumie, czy to rzeczywiście odnosi się tylko do kobiet, czy też nie. Właśnie Gromnir mi napisał a propos bycia Tsundere w wypadku tego małego, jak się nie mylę. Małego, w sensie mówię tutaj o Jinie. A, so da yo. Ore wa chikara wo motometa. I tutaj znowu mamy trochę zachłanność, jeśli dobrze rozumiem, Ragny, która sprowadziła na niego trochę prawie że śmierć, z tego co rozumiem. Zobaczcie.
chyba dobry bazut palił na dworze. Wybaczcie, naprawdę. Przepraszam, dobra, to tylko chwilę potrwało. Ale ktoś naprawdę aż zatrzęsł całym budynkiem. O nie, za blisko, za blisko. Właśnie o tym pomyślałem. Świetnie, zaraz jeszcze motocykl przejdzie, który... ma... Nie, masakra jakaś po prostu. Naprawdę, nie wiem co się tutaj dzieje, ale w tym momencie przejeżdża motocykl i mi się cały mikrofon trzęsie. Ja tutaj będę miał zaraz trzęsienie ziemi czy coś. Znaczy oczywiście jest żartami, tak, ja sobie tutaj śmieszkuję trochę, ale... To jest zdecydowanie przegina z muzyką, bo... Po prostu całym budynkiem mnie trzęsie. Ale tylko z basem. W sensie, nie wiem, czy coś się dzieje może na dworze. Przepraszam, tak, trochę się sam wybiłem z rytmu. W każdym razie Celsio tutaj trochę przesadza, ale Ragnar powinien teraz tak odepchnąć takie fuj, kobieta, przepraszam, ja staram się zniszczyć totalnie fabułę chyba i klimat, który tutaj istnieje, bo po prostu jest to głupie, co ja robię, tak? W sensie, jak wcześniej wiecie, właśnie Gi i ten drugi, znowu zapomniałem imienia, tak jak oni niszczyli klimat tym swoim udawaniem głosu, tak jak ja teraz niszczę klimat totalnie mówiąc głupoty. Ja rozumiem, że Ragnar chciał uzyskać tą moc, aby przeciwstawić się przeciwnikom, przeciwstawić się Nolowi. Nie Noel, tylko Nolowi. Mówię tutaj o Novis, o Orbis Librarium. Mam nadzieję, że ja się nie pomyliłem i to jest Orbis. W sensie od Orbis, od sfery, tak? Orbita, tak? Orbita, Orbis, sfera, nie? Coś mi się tak kojarzy po prostu z łaciną. A ja łacin nie znam, więc też mogę się mylić absolutnie, więc jak ktoś chce, to może sobie to sprawdzić tam gdzieś w słowniku, jeśli jest taki. Jeśli w ogóle to jest rzeczywiście łacińskie słowo, bo mi się to kojarzy po prostu z łaciną strasznie. Z czym jest powód? Co to za powód? Nago? Kim jest Nago? Nago jeszcze nie słyszałem. Nie, przepraszam, Nago przecież... Jezus Maria, Nago przecież to jest ten kot pieprzony. Ja się skupiłem na tym, bo... Zapomniałem o tym, że teraz on będzie znowu udawał ten... Udawał... głosy. Razem z Ki. Oczywiście restrykcja 666, znaczy restriction, tak, z restrykcją. Od razu rzuciłem pierwsze przysłowo. To jest prawdopodobnie Terumi. Zanim jeszcze stracił ciało i zanim stał się Hazamą, znaczy ciało Hazama i Terumi. Ja staram się sobie przypomnieć fabułę, więc podkreślam, ja to będę mówił bardzo mocno za widę i tyle na ile pamiętam. Terumi to jest dusza, Hazama to jest ciało w tym momencie, ale to jest prawdopodobnie jeszcze Terumi zanim stał się Hazamą, czyli zanim został wrzucony na rubież, do kotła na rubież. W sensie kocioł pośredni brama do rubieży, chyba tak to było nazwane. W sensie rubież, zapomniałem teraz angielskiego słowa na to. Ja sobie to przetłumaczyłem i pamiętałem, że właśnie tak to mniej więcej wyglądało. I on w tym momencie chyba ma maksymalną moc, względu na to, że on się żywi strasznie nienawiścią. Nienawiść w tym wypadku wynikała z tego, że on walczył z osobą, która nienawidziła go najbardziej na świecie, więc on się tym pożywił i przez to Jubei i Jin. To nie Jin, tylko Ragna, nie mogli go pokonać bodajże, tak? Chyba. I dokładnie tak jak Gromi mi napisał, też już to zostało mi napisane, że Terumi jest stwórcą Blaze Blue, jak to mówią Japończycy. Wybaczcie, ja będę używał kilku prawdopodobnie form, ja tak mam już po prostu. To samo jest na przykład w serii z Heroesów, gdzie używam wielu form jednego imienia. Gdzie jest taki właśnie Jubei? Bo z tego co pamiętam, to Jubei tam też walczył z nimi. Ja mam się tam Jubei też walczył, w sensie teraz z Ragną przeciwko Terumiemu, ale mogę się mylić, tak? Gdzieś tam może się pomyliłem w moim procesie myślowym. Przynawiałem proces myślowy u Lubka, wiem o tym, wiem, zanim coś powiecie. W okazji tak, żeby też, jeśli ktoś nie czyta komentarzy, to ja to podrzucę tylko w ramach tego, jak ktoś nie czyta komentarzy. Rachel, z tego co pamiętam, jest ostatnim z obserwatorów, jest potomkiem obserwatora, po którym liczyła rolę. A Helsing, przecież Alucard Helsing jest jej lokajem, który tam służy, też jest tam jakoś tam potężny, ale w każdym razie ona jakby, Rachel sam w sobie, jeśli dobrze rozumiem,
jest po prostu tak jakby pasywna i zupełnie nie powinna się wcinać w to, co się dzieje na świecie. Ona jest tylko obserwatorem, tak jak mówię. Czy może, czy nie, tego już nie wiem, bo to nie zostało mi jeszcze wyjaśnione. Pewnie Gromnie mi to napisze, jestem tego niemalże pewien. Ale bardzo dobrze, że poznaję lore, bo w ten sposób jest mi dużo łatwiej zrozumieć to, co się tutaj dzieje. Wcześniej to tak lore, to nie mogę tego jakoś przyswoić, teraz mi jakoś teraz wpadł po prostu mi to w głowę i dużo łatwiej jakby mi mówić o tym, co się dzieje. Co się tutaj stało? Aha, okej. Okay. Mówią cały czas o przegranej. Zaraz zobaczycie, co zrobi z tym swoje wielkie głupie oczy. Kocham tą jego twarz. To jest po prostu moja ulubiona twarz postaci z tej gry aktualnie. Co do mnie mówisz? Głupia babo. Przepraszam. Mój głos po prostu umiera, ale kocham tą twarz. To jest coś pięknego. Ja wiem, że pieprze trzy po trzy, ale po prostu mam dzisiaj bardzo dobry humor i dobrze mi się to nagrywa w chwili obecnej. Chyba, że wcześniej miałem dużo problemów technicznych z innymi nagraniami, przez to mam po prostu masę pociętych nagrań i rzeczy, które będą do wycięcia. Ale no, zdecydowanie po prostu teraz się dobrze bawię. Niektóre fragmenty będę pomijał, stwierdzę, że są nieciekawe, w sensie zanim postać dokończy mówić swoje po japońsku. Bo ja czasem też tak siedzę, kurczę, na danym fragmencie przez bardzo długi czas, a czasem wolałbym go na przykład przewinąć, tak? Właśnie jak na przykład teraz. Hazy, nie wiem, co znaczyło Hazy. Hazy, tak, Hazy. Mam nadzieję, że tak się czyta mniej więcej. Tak, mówię, moja wymowa też nie jest idealna po angielsku, ale zakładam, że może być to coś, że jej zatarte, zamglone. Znaczy zamglone to było fogi bardziej, fogi, tak, chyba to było zamglone, a Hazy może być zatarte, że jej wspomnienia są zatarte. To bodajże chyba Noel właśnie walczyła z Terumim, a nie chcę się pomylić, tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany bardziej lore, to zapraszam do sekcji komentarzy, tam Gromi zawsze coś napisze. A jeśli jeszcze nie ma, to spokojnie w ciągu najbliższych 7 do 14 godzin pewnie się pojawi lore ze strony Gromnira, które będzie oznaczone bardzo ładnym ode mnie serduszkiem, bo to są rzeczy przydatne i myślę, że dużo wyjaśniające w kontekście tego, czego ja nie wiem i nie mam pojęcia, co się w tej grze do końca dzieje. No, teraz tą antologię ogrywamy i dowiadujemy się co nieco, ale wiecie, tak jakby no, nadal nie daje nam to pełnego obrazu wszystkiego. Tai, co to znaczyło Tai? T-H-Y. Chyba, że to Take the Blade miał być. Wydaje się, że to miało być D, a nie da. Tai. Nie wiem, jak to mam przeczytać, bo Tai jako takie. Dobra, nieważne. Nie będę się zagłębiał w angielski znowu, ale. Myślę, że to jest chyba błąd pisowni. Myślę, że takiego słówka jak T-H-Y nigdy nie widziałem. Okej, czyli on proponował jej, aby wzięła Kusanagiego, tak? Żeby stała się szaloną i niesamowicie potężną, tak? Chyba tak. Usagi datte kono toki, Terumi no yarou ni tsukamatte ta janai ga. Rachel-san ga? O, Rachel teraz została naprawdę? Terumi miał na tyle dużą moc, że... Okej, już myślałem, że rzeczywiście. Chyba, że po prostu to zdała, wiecie, takie. Co ja? Nie, ja nic wcale, spadaj. bo jeśli Rachel nawet była. Ja się zastanawiam, jak w takim razie dużą moc musiałby mieć Terumi, żeby przygwoździć nawet Rachel. Czyli ona może się jednak mieszać. Wybaczcie, że teraz dopiero to mówię. W sensie, jakby to wyszło w trakcie odcinka, ale wiem, że ona może się mieszać. I była wręcz. Przygwożdżona rzeczywiście przez Terumiego, tak? Będzie przygwożdżona, nie mogła nic tam zrobić. Jezu, jesteś po prostu głupi. Eme, dou atte mo ore ni taskerareta jizutsu wa nakatta koto ni suru tsumori da na? Nakatta koto ni? Ciekawe. Moshikashite kore ga jishoukansho? Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie spodziewałbym się, że rzeczywiście Rachel jest w stanie być pokonana w tym momencie. Znaczy nie mówię, że ona jest niesamowita i jest silniejsza od Jubei, bo z tego co pamiętam, to Jubei jest najmocniejszą istotą tutaj aktualnie. Chyba, że no właśnie Yuki, który...
Terumi znaczy się, który... Nie, dobrze. Znaczy, no, mogę, powiedzmy, że będziemy używali Terumi, bo powiedzmy, to jest jego imię, tak? Nie posługujemy się nazwiskami, bo i tak ich w większości nie znamy. Chyba, że Terumi prawdopodobnie przepełniony mocą nienawiści innej osoby, prawdopodobnie jest w tym momencie tylko i wyłącznie silniejszy od Jubeya. No zobaczymy potem, co będzie. Czego się dowiemy jeszcze. Aktualnie jest to ciekawe. Zdecydowanie. Też fajnie jakby pogadać, bo w końcu jakoś mi to weszło, tak? Tak jak mówię, ten lore i w końcu mogę coś więcej powiedzieć, tylko że nadal wiem za mało. Okej. Wracam w każdym razie do opowieści w końcu. Przestali gadać między sobą tam o pierdołach. Pierdołach. Czyli tym, że rzeczy została, powiedzmy, że też pokonana w pewien sposób. Jeśli dobrze rozumiem. W sensie, jeśli została przygwożona, to znaczy, że też musiała być w jakiś sposób mimo wszystko... O, Gi teraz tak, znaczy Gi, zostanie przy Gi. Gi teraz tak, bardzo fajnie to zrobił rzeczywiście, tak jakby rzeczywiście ta postać mówiła. Jeśli rzeczywiście Terumi był w stanie zabić, przygłosić Rachel, to uważam, że jest jakby pokaz jego też siły. Co to była Nu? To jest, rozumiem, że to jest mikro 12 czy mikro 13? Jezu Maria, to jest właśnie najgorszy problem. Znaczy dobra, ja znowu tutaj nazwała Nu, więc nazwijmy ją Nu. Jeszcze był NO, czy ta Namba, znaczy Namba 13, Namba 12. To były wszystko... wszystko to były te pseudo-droidy, czy tam klony. Nie wiem, czy to nie jest właśnie jeden z nich, tylko został jakoś inaczej nazwany w tekście. Wybaczcie mi, ja nie jestem, tak jak mówię, tutaj to bardzo jeszcze do końca w lore, więc pewnie to też będzie mi wyjaśnione przez Gromira. Przepraszam, Gromirze, że na ciebie zwalam połowę gameplayu. Tak, sam chciałeś tej gry? Przepraszam, tak, ale tak to byłoby nudno, byłoby zbyt nudno, gdybym już wszystko wiedział, prawda? Pewnie tak. Znaczy, pewnie gdybym zaczął gry od początku, to byłoby dużo łatwiej, ale w każdym razie widzę, że... Ginęła. Chyba, że to jest, czekajcie, to nie może być siostra jego. Bo siostra... A czekajcie, coś rzeczywiście zostało zamknięte w jednym mieczu, w jednym z tych boskich mieczy, tylko zapomniałem boskiej broni. Tylko zapomniałem co, czy to była chyba właśnie dusza tej. Czy to była dusza? No nie pamiętam, przepraszam. Zaraz się pewnie to wyjaśni, biorąc mnie. Ale rzeczywiście coś takiego Gromir tam pisał, tylko że znowu zapomniałem co. Będę musiał się do tego wrócić. Pamiętajcie, żeby po prostu to czytać, jeśli was to bardzo interesuje, tak jak mówię. Jeśli chcecie się upewnić, że tam z tym co ja pieprzę, delikatnie mówię, znowu ja pieprzę trochę bardzo. I staram się po prostu tutaj jakoś wszystko połączyć kropki, prawda? A jeśli ja nie jestem czegoś pewien, to i powiem, że było to już pisane, to po prostu cofnijcie się do tego. Gdzieś tam to znajdziecie na pewno w komentarzach. Ja po prostu nie skupiałem sobie tego nigdzie na drugi pulpit i też zresztą uważam, że za długo by trwało szukanie tego, tej całej listy praktycznie. Tym wszystkim, znaczy tej konkretnej informacji, której szukam. Tak jak mówię, tak jest zabawniej, bo przynajmniej wychodzę na idiotę i możecie się w końcu ze mnie pośmiać, bo rzeczywiście pierwsze głupoty. I to z własnej niewiedzy, a nie dlatego, że powiedzmy, że wiem coś, ale na przykład jest to błędne, tak? Po prostu tym razem pokonuje mnie niewiedza. W sensie wiedzieć coś i żyć w błędzie, o może tak powiem. Bo tak mi się zdarza, że wiem coś i jest to błędne, ale jakby przeczytałem to gdzieś, dowiedziałem się tego i jestem tego pewien, jestem przekonany, że tak może być, póki ktoś mnie nie wyprowadzi z błędu, a w tym wypadku no napisał mi to Gromir i po prostu zapomniałem, więc ciężko mi to jakby wytłumaczyć tak na logikę bardziej, żebyście zrozumieli różnicę między tymi dwoma rzeczami, bo tak jakby kiedy mówię tamte rzeczy, których jestem pewien, których jestem przekonany, no to jakby mówię to bez większego zawahania, albo mówię jakieś tam słowa typu prawdopodobnie, chyba, nie jestem do końca pewien, ale, a tutaj po prostu używam słów w pokroju, ja po prostu kuźwa nie wiem, idźcie i cofnijcie się do poprzednich odcinków, tam do sekcji komentarzy, bo tam macie wszystko. Tak jak mówię, no nie jestem w stanie po prostu tego spamiętać, bo mam też swoje rzeczy do pamiętania, więc sami rozumiecie chyba o co chodzi. Tak, wiem, że nie czytam wam tego i nie czytam też tego jakoś specjalnie dużo, ale jakby wyłapując główne, kluczowe słowa z kontekstu, jeśli zauważę, że jest jakieś bardzo interesujące mnie zdanie, to wtedy będę się przy nim trochę bardziej zatrzymał, chyba że potem coś mi znowu przeminie i znowu zapomnę jakiejś ważnej informacji, ale to już się zdarza i pewnie będziecie mnie hejcili znowu, no ale trudno, zdarza się.
Przecież to na razie, no, wróciliśmy do takiego momentu, gdzie jest trochę, moim zdaniem jest trochę nudniej, bo... No jest to lore, ale nie jest to coś, co mnie jakoś bardzo interesuje, powiedzmy. W sensie ten akurat fragment konkretny już co się stało, powiedzmy, potem. W sensie ten fenomen, tak, to wydarzenie, które tutaj nastąpiło. Chyba, że to właśnie ono będzie mi wytłumaczyć mi time loopy, czy nie, pewnie nie. Bo podobno właśnie tych time loop było całkiem sporo, co już Grom nie napisał i można się w tym wszystkim pogubić i ja już się dawno pogubiłem, więc cóż. A to już jest ciekawe. Właśnie i dlatego warto niektóre słówka kluczowe wyłapywać. Bo na przykład ta informacja mnie teraz zainteresowała, którą powiedział Ragna. Zobaczcie, będę to trochę pomijał, bo przydałoby się to sobie przyspieszyć. Strasznie dużo gadam, a mało to naprawdę robię. Czyli jego intencją było mimo wszystko przegrać. Aha, to Noel się przemieniła, czyli Nu, tak? Nu, znaczy nie, czy Nu to jest Noel jednocześnie, w sensie Nu, jakaś tam forma Noel, czy też transformacja, czy też jakieś tam zdrobniałe wyrażenie na Noel. Czyli Noel zamieniała się w Kusanagi, okej. Okay. Czyli Noel dążyła do bycia zamkniętą w Kusanagi, znaczy miała być zamknięta. Czyli to Ragna. Chwila, co? Bo właśnie też takie, co? Gdzieś zgubiłem coś wszystko. Ragna zaczyna się rzucać o to, że ją uratował. Oj, coś pięknego. Bawi mnie to. Ragna jest zabawną postacią, szczególnie jak się wkurza. Ja to lubię akurat. Bo jest to po prostu dosyć... No to jest zabawne, jest to fajny sposób wyrażony, tak? I uwarwia to fabułę. Ale czekajcie, czyli on jeszcze raz się starł z Noel, czyli Noel zakładam, że jakby może nie tyle nie była po jego stronie, po stronie Ragny, tylko została w jakiś sposób zmieniona, kiedy... ale czekajcie, w takim razie... Czyli chwila, może ja coś źle zrozumiałem, co tam było napisane? Czy Yuki, jeszcze Terumi... Nie proponował jej wzięcia Kusanagi, tylko stania się Kusanagi. Kurde, i to jest właśnie problem tego, że ja czytam tylko poszczególne słówka i staram się z tego wyrwać kontekst. W sensie wyrwać je z kontekstu i zrozumieć przez to całą fabułę, bo jakby, wiecie, jest taki problem jeden. Ja nie umiem mówić i czytać jednocześnie i jeszcze skupić się na gameplayu i na postaciach i na wymyśleniu czegoś nowego w głowie. Więc przepraszam, ja tak muszę po prostu robić, jest to konieczne dla mnie. Oczywiście, tyłek na pół ekranu. Kim jest ten gość obok? To jest prawdopodobnie Jin, tak? 99% tak. Czekajcie, ta babka to jest, rozumiem, Noel, tak? Ten gość to jest Jin. Okej, czyli to jest Noel. Ona walczyła z Jinem. Ona stała się Kusanagi. I tyle rozumiem aktualnie. A ja myślałem, że Ragna będzie walczył z Noel i to było takie dla mnie dziwne po prostu. Okej, nie było odwrotu dla niej? Coś jeszcze ciekawego? Azure Grimoire to był Grimoire. Czy nie wiem, czy to się jeszcze inaczej, czy tłumacz na polski. Pamiętam, że Grimoire było X. Tam X liczba, nie pamiętam ile dokładnie, ale tam przez nie się jakaś moc wyrażało i najsilniejszym z nich był bodajże lazurowy. Okej. Okay. Czyli jedyną możliwością było, żeby zniszczyć Kusanagi, było użycie Grimoire'u. Nie pamiętam dokładnie, czy były Grimoire'y. Też to było napisane przez Gromira, podkreślam, więc jeśli ktoś się zainteresował, to niestety cofnie do tego. Oczywiście Ragna się nigdy nie poddaje. W sensie to jest fajne, lubię tą postać przez to, że ona się nigdy nie poddaje, a z drugiej strony za szybko się irytuje. Ciekawe, że próbował dalej jak wyrwać Noel i uratować ją.
精霊を逆流させる。多分そんな使い方は発明したココノエも予測していなかったでしょうね。O Jezus, Kokonoe to była pierdzia i teraz się zaczyna znowu z dybkim i myśleniem. Kokonoe, nie pamiętam, czy to była siostra Gina i Ragny, czy to była córka Jubeya. O, for fuck's sake. Koste Ragna wa Czekajcie, nie. Onore no hidari ude to hikikae ni Noelu o moto ni modosu koto ni seikou shita no yo. Czekajcie chwila. W takim razie Ragna stracił jedną rękę, teraz stracił drugą. Prawą odciął mu Jin, a lewą stracił, ratując Noe. Życie Noel, przepraszam, nie Noe, ani tylko Noel. Ora? Demo Ragna no ude nan tomo nai yo. Właśnie o to mi chodzi, tak. Tak, czyli dobrze mówiłem, okej, okay, bo też mi się coś wydawało, że miał jedną normalną rękę, ale to w takim razie się nie pomyliłem, o dziwo. Pewnie time loop kolejny. A nie, okej, okay, to jest. Czekajcie, to tak jak co on stracił w walce z Jinem, bo teraz zgubiłem myśl. Wydawało mi się, że gra mi pisał, że... Będę musiał to jeszcze sprawdzić, bo wydawało mi się, że to Jin uwalił mu jedną rękę, prawą. Kokonoe dała mu nową rękę mechaniczną. I wydaje mi się, że teraz jakby miała mu dać drugą, czyli teoretycznie jakby obie ręce Ragny są mechaniczne, ale to na pewno tak nie jest. Więc ja coś popieprzyłem zdecydowanie. No ale się... Aha, tak, no ale się boi do upgrade'ów, znaczy upgrade'ów, ulepszeń ludzi, pewnie przez to, co przeszła jako... Usanagi, tak? Tak, można tak powiedzieć, w sensie jak się zmieniała. Spoko, możesz zemdać. Nie zależy mi, czy mówię jakoś. Teraz problem będzie o wtrąceniu Terumiego do koldronu, tak? Nie, okej, okay, nie, już myślałem. A coś nadal mnie pasuje czystą ręką. Zaraz sobie to przypomnę, w sensie jak tylko skończymy ten odcinek. Dużo i tak już nie zostało. Czym jest oko? W tym wypadku, oko. O, dobra, mamy tutaj, to jest to coś, to jest, jeśli dobrze rozumiem. Jeśli dobrze rozumiem, to jest Terumi bez ciała, po wpadnięciu do koldronu i po osiągnięciu rubieży. To został zauważony przez Noel bodajże. I przez to powstał na nowo, będąc Hazamą. Czekajcie, czy to przez Noel, czy nie przez Noel, czy to przez... tą, która była władcą Nol. Nol, w sensie Novis Orbis Librarium. Obrus, kuźwa. Novus Obrus Librarium. Nie, przepraszam, proszę nie memujcie tego, bo to będzie głupie. Nie, przepraszam. Ja wiem, że mnie zejdziecie za Obrus. Ale nie, dlaczego zamiast Orbis chciałem mówić Orbus? Albo coś tego typu. Przepraszam. I przez to ten obrus wyszedł gdzieś tam w mojej głowie jako żart pewnego rodzaju, ale to się już zaczyna robić smutne. Okej, czyli on cały czas planował przegrać i jakby może nie tyle zostać... Nie wiem, czy chciało zostać wrzucone do koldronu i trafić na rubieże, w sensie do kotła. Trafić na rubieże, może. Ale w razie na pewno chciał zostać pokonany i to był jego plan. Okej, okay, ciekawe. Okej, jeśli do ludzkości było to gorsze niż Black Beast, czyli tam czarna... Nie, Black Beast wolę, szczerze, jeśli chodzi o ten, o nazwę, dużo lepiej to brzmi, jakimś cudem, to jeśli to było gorsze, to, że Terumi tam przejął kontrolę... Przejął kontrolę. Czy tam cokolwiek, poszerzył swoją kontrolę nad... Nie, przepraszam, ale zapomniałem, co znaczy Seast. Seast, mam nadzieję, że tak się to też czytało. Zapomniałem, ale to słówko kiedyś znałem. Właśnie to jest mój problem, że ja bardzo wiele słów też zapominam. Będę musiał to kiedyś przetłumaczyć. Właśnie, wiecie, dobrze jest też takie słówka, na przykład podczas tłumaczenia odcinków, ja to robię podczas Doki Doki na przykład. Dużo słówek sobie przyswajam na nowo, w sensie albo przyswajam na nowo, albo na przykład się ich uczę, albo uczę się w danym kontekście. Jest to fajne. Polecam. Naprawdę, tłumaczenia fanowskie są fajne, tylko póki ich nie wypuścicie na rynek w postaci gówna. Nieważne. W każdym razie... Okej, jeśli to wydarzenie było gorsze od Black Beast, to ała. To bardzo ała.
Właśnie wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj bardzo dużo fabuły przeszliśmy, bo bardzo dużo spraw za ciemi nie było, więc wydaje mi się, że jej, w końcu coś zrobiliśmy dobrze. Nie, pewnie nie. There. Jaki ich plan? O nie, naprawdę? Nadal sobie spróbuję przypomnieć, czym jest Kokonoe. Kim jest Kokonoe? Czy Kokonoe to chyba nie była ta, która była popieprzona i miała rozdwojenie, czy rozstrojenie jaźni, jak to stwierdził Gromnir? Wydaje mi się, że Kokonoe to jest siostra Ragne i Gina. Ona została... Nie, Ninę. To była Ninę Nine, w sensie. Nina. Ja bym na nią mówił Nina pewnie. Z przyzwyczajenia, bo było jeszcze w Dead or Alive, bo... Była właśnie postać, która się nazywała Nina i pewnie przez to będę ją zawsze kojarzył z Niną, zamiast nie będę mówił na nią Nine, tylko Nina. Tak samo jak była w Elfenlight. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Nie jestem pewien. Czytanie tego tytułu. Jak się wypowiada ten tytuł. W każdym razie tam też były kobiety, dziewczyny, które miały numerki. Zrozumiecie to, jeśli obejrzeliście całe. Jeśli nie, nie będę wam spoilerował, więc tylko tyle powiem. I też zawsze miałem problem, jak się jedną postać czytało. W sensie... No tak, powiem tylko tyle, bo nie chcę spoilerować, jeśli nie oglądaliście. Relius, Clover. Nie mam pojęcia też, jak się to czyta. Wybaczcie, ale właśnie to jest problem z moim niestety mimo wszystko dosyć ograniczonym angielskim. Pozdrawiam, będąc w Wielkiej Brytanii. Tak, zdecydowanie mam problemy, żeby... Niektóre rzeczy zrozumieć, próbuję wyciągnąć z kontekstu, a niekiedy po prostu nie umiem ich nawet wypowiedzieć, w sensie nie wiem, jak się je wypowiada, na przykład znam ich znaczenie, tak? Ale zwykle to jest tak, że ani nie znam znaczenia, ani nie znam jak się to wypowiada, albo znam... Wiem, jak się to wypowiada, ale zapominam znaczenia dokładnego. Okej, nie jest to na razie za bardzo ważne. W każdym razie Kokonoe, wydaje mi się cały czas, że to jest siostra Ragny, tak jak mówię i... Nie, przepraszam, co ja gadam? Co ja gadam za głupotę? Kokonoe to jest... Na pewno nie jest siostra Ragna i Gina. Siostra Ragna i Gina to jest ta, która jest mistrzem Nol, czyli właśnie prawdopodobnie ona. Ona tamta na ekranie. To jest, przepraszam, tamta na ekranie. Czyli Relius, tak? Chyba tak. Jezus, ja już sobie powieszałem wszystko w głowie. Kokonoe to była ta chyba, która miała ten młody właśnie miała rozstrojenie jaźni. No to wygląda przynajmniej na logikę moją. Ja sobie to przypomnę spokojnie, nie martwcie się. A to wa jibun jishin no me de tashikame nasai. Sou iu imi yo. Watakushi wa boukan. I teraz pokazała to, że jest obserwatorem. No nareszcie, wiecie, jakby wyjaśniło się to trochę bardziej. Można tak powiedzieć, chyba tak. Okej. Soshite kono tatakai no yukue wa anata tachi shidai nano yo. Sono koto yoku obuete okinasai. Okej, czy to już jest koniec antologii? Bo ja specjalnie to czekałem z tym do tego miejsca. Dobra, moi drodzy, chyba to będzie koniec antologii, więc troszkę jeszcze przedłużę ten odcinek. Ja wiem, że on już tak trwa długo, ale to dobrze. A to za co nam się przyda? Co jest znowu? Co z Celika? Jest znowu na nie mówię Celsia. Celika, Jezus, przepraszam, nie będę na nie mówił Celsia, bo jakoś tak nie wiem, mi to pasuje, już to mówiłem chyba w poprzednim albo dwa odcinki temu. Nie wiem, jakoś takie to imię mi tak jakoś wpadło w głowę i nie mogę przez to się nazywać inaczej. Ha, że ona się nawet nie pokazała w tej historii, super. Problemy XXI wieku. Ray Brew, przepraszam. Ale japońska wypowiedź tego, w sensie ta nazwa w ogóle zmienia dla mnie jakby charakter tego słowa, w sensie tych dwóch słów. Jednego słowa, dwóch słów, ciężko mi powiedzieć, czy to jest jedno, czy dwa słowa, bo teoretycznie nie są one oddzielone, są tam dwie duże litery. Więc... no... Tak jakby z takiego miękkiego, przyjemnego słowa robi takie bardzo mocno twarde. No, ale mająca ból dupy o Celikę. Znowu nie miał nazwać Celsią, przepraszam. Moja głupota. Nie wiem dlaczego, jak jakieś takie wiecie, wewnętrzne, może nie tyle potrzeba, ale... Nie znoszę jej śmiechu już. Ale nie wiem, naprawdę przepraszam za to imię, ale ja je zniszczyłem prawdopodobnie wam też.
Świetny dubbing. Polecam. Nie dziwię się, że to była bułka z masłem dla niego. To się pizza cake, tak? To jest kawałek ciastka, ale to jest... ten, jest jak się nazywał. Idiom. W sensie, nie, przepraszam, to jest phrasal. Czekajcie, phrasal czy idiom? Nie, to jest idiom. Idiom. Idiomy to były te takie związki wyrazowe, a frazeologizmy to były... No, phrasale, tak. Co on znowu z tymi przyciskami zrobił? Chyba właśnie pokazał to, czego zapomniała powiedzieć. Rachel. No to, moi drodzy, chyba wiecie, co zakończymy w tym miejscu, bo zaraz będzie śmiesznie, może być śmiesznie fabularnie, więc tak, ja już się dzisiaj wystarczająco naśmiałem przez własną głupotę, bo tak, dzisiaj mam jakiś taki dobry dzień i wiecie, jak zazwyczaj narzekałem, tak dzisiaj się po prostu śmieję z tego wszystkiego. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść naszego Discorda. Albo do czego was serdecznie zachęcam, możecie zostać moimi patronami na Patronite. Każda złotówka, którą mi przekażecie, w sumie pójdzie na rozwój tego mojego kanału. No, a ja się z wami pożegnam, jak w końcu uda mi się zapisać, bo to, że klikam zły przycisk. Do zobaczenia i na razie.